haunts of the past. Wiecie, co w tym miejscu się znajdowało? Mnie się pytasz? Ja tam wiem. Wiesz? Coś tam słyszałem. Była chłodna. Tak. Lord Vader tutaj dzwonił, żeby tam może finansowo. Halo? Słucham. Ciechanów? Tak, słucham. Przepraszam bardzo, czy się zadzwoniłem do przedsiębiorstwa tego chłodniczego? Tak. Państwo mrozicie różne rzeczy. Tak. Chcielibyśmy zamrozić Hanna Solo. A to co jest w ogóle? Ale pan mi wytłumaczy, czy to jest żywnościowe coś, bo nie wiem dokładnie, co to jest. Co? Co? No to co chcecie mrozić? A, Han Solo. Nie, to buntownik jest. Co to jest? Buntownik. Tak. No bo w końcu lody Solo tutaj były przechowywane. Nigdy tam nie był, to w piwnicy możemy znaleźć prawdziwy artefakt. Nie, Łukasz się cieszy, bo chyba wiatr zabiega. Tam jest coś, że jak ludzie to zobaczą, to po prostu zobaczysz coś innego. Dwa lub nawet trzy pożary. Po ostatnim z nich, który miał miejsce na przestrzeni lutego tego roku, właściciel dołożył wszelkich starań, żeby zamurować wszystkie wejścia, żeby już takich sytuacji, żeby ich nie dopuścić. Jak dobrze widzicie, no, wszystko jest zaperte. Na szczęście. Na spostrzeganie mam całkiem niezłe i udało mi się odnaleźć wczoraj to. Także to chyba buddyjski. Dobra, zapraszam. Więc tutaj mamy tutaj taką fajną piaszczystą górkę, a za nią, voilà, jest takie oto wejście. Nieprawda. Okej, mam dobrą wiadomość, nikt tutaj nie był od dnia wczorajszego. Później wytrzepiemy piasek z butów. Tak, śmiało. Więc sytuacja jest taka, że tutaj niektóre z okien zostały zamurowane, niektóre z nich zostały przyparte drzwiami i zasypane piachem. Natomiast tutaj ktoś się w obliczeniach machnął i po prostu pod wpływem deszczu wylało cały piach. Tak, wypłukał piach do wewnątrz i też tu widać na ziemi, że jest to ślady po wodzie. No. Zajebiście to jest. Ba. Słuchaj. No. Ja ogólnie mówiąc wcześniej, że to jest najlepsze, co Ciechanów ma do zaoferowania, nie kłamałem. Okej. Okay. Przodem, właśnie. Nie wstydź się. Ty operujesz, bo jesteś tutaj po raz pierwszy, więc należy ci się. Thank you.
pierwszym pożarze kilka lat temu. Straż pożarna wybebeszyła na zewnątrz wszystkie możliwe łatwopalne elementy budynku. W związku z czym wszystkie styropiany, cała ta pianka, elewacja, wszystko zostało po prostu tutaj zrzucone na sam dół. I jeżeli chodzi o syf, nie chcąc używać brzydkiego słowa, to wszystko spoczęło tutaj na samym dole. Uważaj, bo są jakieś trudne kable. No. Dalej nie pójdziemy. No nie ma szans. Więc zawracamy. Zrobimy zdjęcie i się spokojnie, ale jest. Operacji. Haki to są, powiem ci. Nie, tutaj jest teren, więc... To tak. Tutaj jeszcze jest światło po prostu. Powiedziesz na temat tego, na czym stoisz? Tak, możesz powiedzieć. Znaczy, jeszcze nie wiem dokładnie, co chcesz o tym powiedzieć, ale się spodziewam. To są drzwi, tak, to są drzwi, które były... w środku wypełnione asfaltem, żeby zapewnić doskonałą termoizolację. Oldschoolowa metoda. Na górze jest mnóstwo takich drzwi walających się swobodnie po podłodze. Wiadomo, po pożarze wszystko teraz właśnie leży na podłodze, więc już nie znajdziesz ich osadzonych w drzwiach normalnie. To światło wpada. No teraz jest coraz lepiej. I ogień, mimo tego, że tak naprawdę nie miał co trawić, to i tak przechodził wszędzie, zresztą nie ma szansy. Ogółem, ospas jest leży 300 podłoże. O, stary, to 10 podłoże. Tutaj czuć spaleńczny. No, tunelik. Szyb wentylacyjny. W drugiej części piwnicy, ale żeby tam dotrzeć, będziemy musieli przejść w ogóle dużo. W pierwszym lub drugim piętrze będziemy musieli przejść. I tam tego leży mnóstwo takich właśnie obalonych, strąconych z sufitu. No te schody wyglądają średnio. Nie, tam nie będziemy szli. No. Więc od... powinny być drugie. 180 i ciśniemy na przód. Słyszymy pociągi. Tutaj uważajcie, bo jest dużo prętów wystających. Lepiej by było, żeby nikt się nie nadział na nich. Tutaj właśnie byliśmy, nie? Dobra, zróbmy nowy exchange. Ja ci dam latarkę, a ty mi dasz kamerę. Zrobię tam kilka strzałów.
ale my jesteśmy cicho. Ninja. Cmentarny. Kolejne piętro. To tak cicho parkeruj. No. Dobra, już popsuł. Widzisz tam ten gnóz postawiony? Tak. No. Spakuję z miastem, żeby wiesz na co. Bardzo się uciężę, żeby nie było. A znoszenie jedno wiesz. Taki trochę podobnie, że nie masz bariery. No. To jest fajne, że takie miejsce jest w środku, nie? Takie kolorowe. Jakby zupełnie z innej bajki trochę. Zadbali o to, żeby było kolorowo. Miejski sort. Trochę graffiti. Graffiti nawet nie brzydkie, o dziwo. I tam już zaczynają się hale chłodnicze. I ta zmiana, inna ściana z tą pianką, to jest właśnie izolacja. Tam takie właśnie ściany są, takie niby panele wielkie. Tak już za jakiś czas tam pójdziemy. Wszystkich wam nie pokażemy, bo... Nie pokażemy, ale nie ma co płakać, bo wszystkie te hale, one są praktycznie rzecz biorąc identyczne. Mhm. One przecinają wszystkie kondygnacje i one są takie same, więc jak zobaczycie kilka, to takie byście widzieli wszystkie. MTV Clips po raz kolejny. Odejdź od mojego łóżka. Nie pościeliłeś. Wódeczka. 1906. Rocznik bieżący raczej, nie wiem wszystko. Sick shit, dude. Ej, ale sprawia takie wrażenie, jakby ktoś tutaj był. No to wygląda na nieużywane od wielu lat. Wiesz. Czyżby jakiś spacz. To też kurtka jest. Ale jest z pustą. To właściwie jest strój taki. Buty. Pianka jako izolacja podłogi zimnej. Styropian na poduszkę. Tak. Jeżeli... Ej, ten sweter wygląda całkiem taki... Ej, nie, on tutaj może leżeć właśnie od lutego, bo nie wiem, czy wiesz, ale ten pożar, który był w lutym, no. on został wywołany przez żuli, którzy tutaj... Tak, zgadza się. Moje oczy. Przepraszam. Tak, lądowanie bezpieczne, nie? Światło. Czyli to myślisz, że on tutaj może być cały czas? Nie. Raczej nie, nie? Wiesz dlaczego nie? Bo jedyne wejście do tego budynku jest to, którym weszliśmy. Mhm. A ułożyłem tam bryłki wczoraj, 4x4.
4 bryłki na sobie ułożyłem i były nietknięte. Tak. Więc dlatego mówiłem na początku, że nikogo tutaj wczoraj nie było, a ta osoba wróciłaby tutaj na nas. Ej, da się przejść. Raczej z dnia na dzień nie została wyburzona. Ej, tu jest drabina. Było zbyt ciemno dla mnie, żebym mógł zobaczyć. Tam jest... Patrzcie, mamy drabinę jakby co. Nie bój się, wszystko zwiedzimy. Teraz jestem pewien, że wszystko to wszystko. Na parterze. Zgadza się. Tak, to zdecydowanie zrobił czas. A te folie? No, właśnie o tym mówiłem. Lody Raditas. Wyborowe w polewie. Czy lodowie z grzechami? Poczekaj, no. Może zobaczymy, który to jest rod. Powiem ci tak. Chłodnia splajtowa w 2006 bodajże. Czy jakoś tak. A te lody, to ja ich nie jadłem w ogóle. Lody studenckie, Panda 3. Kto nie pamięta, każdy pamięta. Wszyscy się zajadaliśmy tymi lodami. I tymi rarytasami. Jeszcze były te... Aczkolwiek na rarytasy właśnie nie kojarzę. Masz. Znaczy ja nigdy nie lubiłem z orzechami. Były bikinki, pajacyki, jeszcze takie lody. No? Tak. To wszystko też się fajnie czuło. Pięknie nam słyszało. Widzisz? Co masz? Tak. Dziwne, niczego nie ma. Wszystko strawione. Kuseczka. Plastikowa. Czyli tędy wlatuś? Tak, tędy wszedłem. Obejrzałem właśnie tam, gdzie teraz byliśmy. Miejsca i dalej trafiłem na ciemność i doszedłem do wniosku, że dalej się nie da przejść, a jednak da się przejść. W związku z czym... Ciemność byli. Tak. Proszę bardzo. Tutaj była winda. Ja pierdzielę. A teraz do góry. Widzisz się, kręgu się. Jupi! Zobacz. Tam na samym górze jest jeszcze jedno piętro, z którego będziemy mogli później ten szyb wziąć od góry. Aż do samego dołu. I od samego dołu też, bo tam jest piwnica. Ta, o której mówiłeś. Cała ta elektronika z
system wentylacji został zniszczony kompletnie, a tutaj wciąż jest bardzo zimno. Jest bardzo zimno. Jest chłodno, no. Poczekaj, aż zejdziesz do piwnicy. A czy piwnicy już byliśmy? Ale te pomieszczenia, które są teraz pod nami. Tam widziałem coś interesującego. Stare papiery, jakieś gazety. Czy zobaczymy coś z tego, jak data może? Jakieś gazeta wyborcza. Dobra, to możesz wyłączyć. Tak, przecież szkło od temperatury się topi. Albo tutaj. Zobacz, jak się stopiły ze sobą. No. Ale no. Wielki pożar musi być. Sektory. Tam jest ta grubka. Ale jeszcze będę lepsze na nią ujęcie. Tak. Tak. Tutaj masz Juventus, tak? To była firma, która... Po prostu strzela, tak? Firma ochroniarka. Sekretarka. Tutaj było ogniście. Masz coś z tym wspólnego, Łukasz? Kilka razy. 1952 rok. To jeszcze nie. Znajdziemy tutaj coś ciekawego? Tutaj masz dokumentację. Patrzcie, nawet bardzo ładnie zachowany segregator.
więc to jest powtórka, nie? I ostatnie piętro jest jeszcze dach. Dach będziemy lepiej. Ale to tutaj zobaczymy, jak mogą będzie spadać. Tylko absolutna cisza musi być. Co tam? Ustreczowany folią kolumny jako substytut zabezpieczający przed wilgocią, najwyraźniej. Przed wilgocią, przed niszczeniem tego. Przed odpadaniem tego. Jestem asfalt z drzwi wywieszony. Strażacy to, wiesz, lubią Państwo. Ty żyjesz? Budowla kupiona pod supermarket. Tak. Co oczywiście nie wyszło. No, supermarket to miał być centrum handlowe. Miał szczególnie centrum handlowe, tak. Na Facebooku dostępny wycinek z gazety. Czekaj, aż pociąg przyjedzie. Nie, może coś większego. Jak tam pociąg będzie szybko taki żółty? W piwnicy znajdziemy ten kamień. Ale bas aż tutaj poczułem pod sobą. Gdzie można było wyjść tam?
dobre jest to, że tu wszędzie jest piasek, który wygląda na to, że nie był przykryty czymś w rodzaju folii, ponieważ są takie fałdy na nim. Myślę, że to wszystko było z powodu izolacji i to właśnie było powodem, na którego zrobić coś takiego. To mamy bardzo fajną konstrukcję swoją drogą. Co ładnie to wygląda. Muszę się schylić. Coś trzeba im zaprezentować. Tak, to jest ta hala z wielkimi dziurami w suficie. Widziana właśnie od innej perspektywy, bardziej od tej strony. O, tam mamy cygański raj. Kupa gruzów. Dlaczego jest właśnie ten piach i te chodniczki ułożone w ten sposób? Chodziło o to, żeby tego piachu nie naruszyć, bo to była izolacja. Dlatego jest ta przestrzeń pomiędzy właśnie dachem samym sobie, a halą, która jest pod nami. Ten, kto uważał na fizykę, ten wie, że ta przestrzeń pomiędzy dwiema warstwami szyby, którą macie w oknach, stanowi najlepszą izolację pomiędzy różnicami temperatur, jaka panuje w waszym domku, a jaka jest na dworku. I dokładnie taką samą funkcję pełni to rozległe pomieszczenie. Tak, a te kolumny przechodzą przez wszystkie możliwe pomieszczenia, które są pod nami. Te kolumny idą, przeszywają jak igły przez cały budynek, aż do piwnicy. Wiecie co? Spotkamy się na górze. Uda ci się tam wejść? O kurde, stary ninja. No, to do zobaczenia na dachu. Pierwsza, druga i podciągnęła. To wam się spodoba. Do nas przygnało. Wszystko widać stąd.
taki odważny jest? Może to kolejny eksplorer. Rolki tego papieru. Folii. Tej folii. Do pakowania lodów. Zgadza się. Same rolki. Faktycznie to jest ten kamień. No i dziś. To jest miłe. Coś takiego? A, daj więcej artefaktów. Ale wiesz, co jest najlepsze, że te szurki, oni sobie tam śpią piętro wyżej, no nie? Mhm. A nie wiedzą, że pod nimi jest żyła złota w pewnym sensie. Bo gdyby oni to wpuścili w skup, to mieliby wina na tydzień. Albo nawet na 3 dni. Karmel. Dużo pokrywek od lodów. Tort lodowy, też pamiętam to chyba dziwnie. Patrz, pudełka. Tego jest jeszcze masa. Czemu tego wszystkiego nie wynieśli po prostu? Idziemy zobaczyć, co znalazł. Całej tej sali w środku na podłodze leżał ten szyb. Rozwalony. Widocznie w lutym, jak był ten pożar ostatni, zawinęli to wszystko. No. Zobacz tu. Ciekawe, skąd się tutaj wzięło. Skład celny. Magazyn 2. Przemysł spodoczego wciecha. Na suficie to tak leżało w takim układzie na podłodze. Mm-hmm. Jest ślad na podłodze też. On podejrzy się ciągle. Jeśli brakowało wam ciemności, to mamy nadzieję, że waszą noktofilię właśnie zaspokoiliśmy. Zobacz! Tego nie było.
Tu jest kupa gruzu jeszcze wisząca na belkach metalowych. Zainteresował mnie ten oto obiekt. Torba. Skórzana torba, a w niej są jakieś szpargały. Kaseta, zobacz. O złotej kaczce. Kalejdoskop bajek. To jest sprzęt do grania? Zobaczmy. A ty poświecisz tutaj? Aha, no daj, bo. Rozwybyszaj. Ej, to chyba była kamera. Albo nie. Tak, to był odtwarzacz kaset. Proszę bardzo. Co my tam jeszcze mamy? Skoro to jest odtwarzacz do takich kaset starych, to ile lat ta torba tutaj musi leżeć? Jak myślicie? Cała żarówka jeszcze. No. Nie, wolfram w środku pękł. Pękł. Co my jeszcze mamy? Baterie. W ogóle zerknę do tego środka. Jednak torbę zostawiamy na miejscu dla innych, którzy będą chcieli się tutaj zapuścić. Łącznie z kasetą. Kalejdoskop bajek. Zgodnie z zasadą, że nie zbieramy żadnej rzeczy, nie znajdziemy w miejscu. Właśnie. Zasady są czasami potrzebne. Poczekaj. A jak to za tym, żeby się odłożył to w innym miejscu? Tutaj nie wydało. Tutaj. Kto będzie miał ochotę, ten będzie